Witam, jestem Peter, a to jest pierwszy odcinek naszej nowej serii Let's Play on ZSNES Chrono Trigger. Jak już mówiłem, w tej serii zamierzam wam pokazać grę Chrono Trigger z 95 roku, która została zrealizowana na 16-bitowym systemie SNES. Uruchomiłem ją za pomocą emulatora ZSNES i chciałbym wam tylko pokazać, jak ona jest zaawansowana, jeżeli chodzi o tamtą technologię i jak ona przebija także większość gier współczesnych pod tym względem, nawet jeżeli jest to technologia 16-bitowa. Ze przyczyn technicznych komentarz może być przyspieszony i nie będzie też przyspieszania emulacji, ani żadnych tak zbyt dodatkowych rzeczy w emulatorze nie będziemy uruchamiali. Tak więc zapraszam was do świata. Zachowujemy tutaj oryginalną nazwę równej postaci Chrono i zaczynamy. No dobra, tak więc mamy jakieś huczne święto i nad morzem. Nie powiedziałbym, że nad morzem, czy nad rzeką, ale szumią fale ładnie. Trzeba przyznać. Postarać się chyba tak. Chrono. Dzień dobry, Chrono. Naszą główną postać budzi ktoś. Po chwili okazuje się, że jest to mama. Dźwięk dzwonu to był dzwon Lin. Słyszeliśmy go na początku. Jest też mowa o tablu milenijnym, który się odbywa i że nasza postać nie była zbyt, może nie być zbyt wyzwana przez niego. Także jest, że mamy się ruszać i zachowywać w ogóle. Wyciągnąć. Jej, dobra. Doświadczyliśmy trochę, możemy zasunąć i odsunąć zasłon. To jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić w tym pokoju. Więc schodzimy na dół. Tu jest mama, ona mówi, że nasza przyjaciółka coś wynalazła. Jest to Luka, kolejna postać z gry. Mamy zobaczyć jej najnowszy wynalazek. Mamy być przed obiadem. Jeszcze jedna rzecz. Musimy poprosić mamę o kasę. Tak. I pogłaskać kotka. O, już do nami chodzi. Lubię koty, nie wiem jak to. Nawet też 16-bitowe. Dobra, tak więc tu jest ogólnie dom Chrono. Jesteśmy na world mapie. I tak. Tu jest dom Luki, który jest w miarę dość pusty, jak widać. Dopiero spotkamy go właśnie. Nie tu. Ani nawet nie tu. Ale możemy kogoś spotkać od... Tu jest mama Luki. I właśnie wiemy, że ona jest na rynku, czy tam właśnie imienia Lin, placu imienia Lin, żeby to wynalazek tam pokazywać. Tak, to jest rezydens. W tym rezydens jest ktoś, kto nam mówi, że to jest podobno odkrycie życia Luki. No ta jest ta szczęśliwa, że mogłaby krzyczeć, ale nie krzyczy. Nie wiadomo dlaczego. Tu jest Trusin. Ogólnie to jest gospoda, która... że nie była... tak, będziemy 6000 na kolejny pewnie. Nie no, pójdziemy tam, ale... ta jest raczej niechętna do tego rynku. Powie, że ona zabrała mną melodię. Rzeczywiście ją zabrał. Dziwne, mówiła się szczęśliwą ziemi, którego jakoś nie pamiętam. To jest czyneszka, której nie możemy jakby otworzyć.
dość dziwne. Jest jakoś zapieczętowana przez coś tam. Ładnie, ładnie. Już nam nie zagra. Dobra. Jedziemy dalej. Tu jest Mayor's Manor. Tutaj można się dowiedzieć o podstawowych szczegółach gry, ale nie będziecie musieli. Ja to zrobię za was. Pójdziemy ten robotonik, który uzdrawia i po kolejne 100 golda. To by było tyle, jeżeli chodzi o Mayor's Manor. Swoją drogą jest ciekawa rzecz, że możemy sobie bez czasu brać rzeczy z domostki i z tym matrykonku. Aha, tutaj miał być sklep, ale go nie ma, ponieważ są na Lin Square. Jak widać, tam jest jakiś zamek, ale tam się jeszcze nie wybieramy. Na razie wybieramy się na Lin Square. Z tym na Millennial Fair. Może ona się płacić. My, no, cieszcie się, będziecie mieli interesujące i szczęśliwe życie, bo słyszeliście dzwon Lin. Haha. Dobra. Mówię, że o tym wynalazł te łuki. Tu jest, że jakiś wyścig jest. No, był wyścig. Już go nie ma. A, poszli. Tutaj możemy sobie coś kupić. Możemy sobie kupić broń. Nie będziemy mieli wtedy. Tak. Sprzedamy mu miecz drewniany, a weźmiemy sobie zwykły miecz. Na pewno się to przyda. Poza tym, co? Tutaj możemy sobie kupić ogólnie armor, ale nie kupujemy. Sobie tylko wiadomych powodów. Nie chce mi się po prostu. Coś na się bardziej przyda. Przydadzą nam się na pewno toniki. Przydadzą nam się revive. I shelter by się przydał, ale nie za bardzo. Ogólnie tak, toniki uzdrawiają. A kupię toników jeszcze 9. Zawsze się przydadzą toniki. Shelter ogólnie to jest taki, że można wszystkie punkty many i punkty życia na save pointach i na world mapie zdobyć, znaczy przywrócić. O. Tutaj można sobie trochę zdobyć silver pointów, tylko trzeba dobrze wymierzyć. O, teraz mi się to nie dało. Teraz też nie. Teraz tak. Mam już 3, dokładnie do 5. I będzie dobrze. To nam się udało. Teraz co? Jeszcze pobieram sobie trochę. Tutaj co jest? No, że to jest najwyraźniej ten cały festyn właśnie dlatego, że jakieś parę set lat temu wygraliśmy wojnę z jakimiś magami. No. Tutaj wspomina, że było 400 lat temu jakaś wojna z Magusem, ale teraz jest wszystko spokojnie. Oj. Patrzcie, coś pięknego blondynka. Hej! Padło nic. Podejdziemy zobaczyć wszystko w porządku. Weźmiemy. I oddamy go. No. I pozwolimy jej połazić z nami. Mamy zatem jedną blondynkę o imieniu Marl. I lecimy. On potrafi odbierać. Bo on będzie potrafił odbierać Marl. Teraz tak. Tu jest lot. Weźmiemy te lotu tam. I pójdziemy z nim, z tym kotem oto, pójdziemy do tak zwanej dziewczynki, która jest po drugiej stronie. To można się dowiedzieć akurat od niej, że nie ma kota, to właśnie już ma tego kota. I Mal się cieszy. A spróbujemy jeszcze tutaj wygrać.
kwestii. Trzeba naciskać przycisk na ścier, można. Ja mam tu pół. Spróbujemy raz jeszcze. Dobra. Nie. Nie tak. Muszę wyćwiczyć się. Spróbujemy to zrobić. To się da zrobić. Chyba więcej nie da rady. Boję się pytać, jakby mi się tutaj emulacja aż tak nie zaczynała. Znaczy tak wolno nie chodzi, bo ona się nawet nie zaczyna, tylko trochę wolniej chodzi w moim netbooku. To boję się, jak wtedy to musiało się szybko naciskać. A to też były te. Tak, ogólnie teraz poszliśmy do Brato, który jest takim robotem, z którym się można bić. Jak widać, spróbuję go pokonać. No. Powinno nam się to udać. No, bije nam tego swojego gościa bez cały czas, a przynajmniej nie bije, nie bije, powiedz. Przez czym też nie będę wychowali. Najwyraźniej tak. No więc udało nam się to pokonać. Ze dwa razy, żebyśmy mieli odpowiednią ilość silver punktów. Tak? Zgadza się. Spróbujemy raz jeszcze. Tak, przy okazji pokazuję wam silnik walki. Zresztą będzie go widzieli jeszcze nie raz. Nie powiem. Nie dobrze jest. Au! Za to walki. Help! Na momencik. Rewind. Teraz do szkoły się przydaje rewind. Chodź. To też się ogólnie przydaje rewind. Przydatny narzędzie, przydatny na rzecz. To trzeba uważać, bo aż tyle wody nie. Udało nam się po raz drugi pokonać. Mamy level upa. No to sobie posłuchamy jeszcze muzyczki. Całej. No, trochę nam się... Ten. Teraz jeszcze jedną rzecz zrobimy. Użyjemy itemów. Tonika. Żeby przywrócić im pełnię życia. Tak. I jeszcze nadal mam pęta, chociaż oddać. Aha, nie może tu mały mam. Nie, w porządku. Okej, umarł ma ten pęta. Dobra. Pęta to zrobimy naszej innej. Dobrze, więc level up zwiększył nam na pewno ilość HP oraz MP. Z czarnym levelem ona się powiększa. No teraz zaczął bić mal, chociaż wcześniej nie było. Chyba mu się wyłączył, żeby było dżentelmeństwo. No. Tym razem poszło szybciej. Teraz mamy odpowiednią ilość silver pointów. Możemy iść na jeszcze jedną rzecz. Jeden nerfer. Pobiegniemy tam. Ale tu nie ma raczej nic innego. Nie jest tak jakoś super zadziwiające jak na razie. Pójdziemy tu. Oho, to wygląda ciekawie. Przerażająco. Tak. L, R, Y, A. Dobrze. Już wiem, co jest. Dobra, jest.
stało się? Jej. Dobra. Nie możemy się pomylić. Yeah, udało się. No, wybraliśmy klona Chrono. Przyda nam się później. To nam się udało. No, oni się tam ustawiają jeszcze. Ciekawe jak ta jest księżniczka tutaj. Możecie się dowiedzieć. W każdym razie teraz trzeba polować z tym jeszcze raz. No. Znaczy, że już się ustawili. Możemy teraz przejść do góry. Albo i nie, bo mamy nas zatrzymać. Musimy chwilkę poczekać. Ach, te blondynki. No, zdecydowała się w końcu. Dobrze. Tak więc... Jupi! Jest Super Dimension Warp. To jest wynalazek stulecia. Drugi. Aha, że jej nazwy nigdy nie działają. No zobaczymy. A, nie poznał nas. A tam nas poznała. Kupi, to wypróbujemy. Dziada. Zaczynamy. All systems on. Brilliant energy transfer. Wow, widzicie jaki bajer? Normalnie technologia 10 wieku, czy tam 11. Technologia 11 wieku. On tutaj nie ten? O, ten się dziwi, że się udało w ogóle. To jest wow, a ten, a najwyraźniej jej wynalazki też muszą działać czasami. I dobra, jeszcze polegamy z Marvel. Też chcę spróbować. No Fuse musi być naprawdę ładna. A ten patetyczny słowa. To jedziemy. Muzyka przecież przycichła. Chwila. Nie podoba mi się to, ale nie ma problemu. Call system zone. Begin energy transfer. Ojojoj. Ta muzyka mówi sama za siebie. Coś jest nie tak. Coś się dzieje niedobrego. Połączyły się, tak? Oj, co to jest? Co to kurde jest? WTF. Ten poranek chyba był zbyt spokojny, to się musiało zdarzyć. Ej, zniknęło. Niedobrze. W razie ją przyniosło ci do innego wymiaru, może? To był Dimension Warp, to znaczy, że do innego wymiaru. No
lub prostą mowie, gdzie ona jest ciekawa. No. Ciekawe co tu będzie. No to teraz można zrobić, no chyba tylko pójść za nią w drugi sposób. Myślę, że otworzyć sytuację. O tak, częściej inaczej i stawić na telewizję. Dobrze, pojedziemy na przyrodę. Jedziemy. O, system sam. Green Energy Transfer. Power to full. Roger. More, give me more power. Chcę więcej mocy. Roger. Dobrze. There, we did it. Udało się. No to... Ona podąży za to, no jeżeli się dowie, co poszło źle. Kudla, żeby mówi, żeby klonąć. Tak więc my też podążymy za Krono, jak dojdziemy do następnego odcinka. Tak więc ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku Let's Play on ZSNES Chrono Trigger. Pozdrawiam.